Witam koleżanki kolegów radnych, witam pana wójta, panią skarbnik, witam pana Krzysia, witam pana Marcina i wszystkich państwa oglądających dzisiejszą sesję. Proszę państwa, sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym. Proponowany porządek obrad sesji, a witam jeszcze panią sekretarz bardzo serdecznie. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienia porządku obrad sesji, powołanie komisji uchwał, podjęcia uchwał w sprawie, pierwsza uchwała zmian w budżecie gminy Brójce na 2022 rok, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Brójce na lata 2020-2030, zmian w uchwale numer 10/75/2019 Rady Gminy Brójce z dnia 30 maja 2019 roku. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6 w przedszkolu samorządowym w Bukowcu i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brójce. Następna uchwała to jest określenie tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych. Ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Brójce. I ostatnią uchwałą, proszę państwa, będzie ustalenie regulaminu przewozu w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Brójce. Punktem 6, proszę państwa, zakończymy obrady. Stwierdzam kworum. Porządek został przedstawiony. Komisja proponuję, żeby pracowała w składzie pani radna Ola, pani radna Magda i pan radny Andrzej. Czy państwo radni się zgadzają? Tak, państwo radni też, dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 4. Podjęcia uchwał w sprawie. Zmiany budżetowe są dwie, więc zapraszam panią skarbnik. Witam serdecznie. Na dzisiejszą sesję zostały przygotowane następujące zmiany w budżecie. Zwiększamy planowane dochody budżetowe o kwotę 1 023 500. Zmiany dotyczą poszczególnych pozycji. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne w paragrafie 6.100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszamy kwotę dochodów o 500 000. Przenosimy tą kwotę do roku 2023 w związku z przeniesieniem wydatków na realizację zadania objętego dofinansowaniem środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następna zmiana w gospodarce mieszkaniowej, rozdział 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększamy plan dochodów o kwotę 1 227 500 w związku ze zrealizowanymi wyższymi dochodami niż pierwotnie zakładano. Następna zmiana dotyczy działu 750 administracja publiczna, pozostała działalność rozdział 750-95 wpływy z różnych dochodów. Tutaj zmniejszamy plan o kwotę 18 186,43 zł i przenosimy ten plan do innego rozdziału w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej w zakresie dotyczącym pomocy, Funduszu Pomocy Ukrainie. Następna zmiana dotyczy rozdziału 754-95 pozostała działalność w bezpieczeństwu publicznym i ochronie przeciwpożarowej. Wprowadzamy tutaj dwie dotacje po 12 tysięcy, razem 24 tysiące. Jest to dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego, tak zwane sołectwo na plus. Następna zmiana dotyczy działu 756, rozdział 756-16, wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, spadków i darowizn. W paragrafie 0360 wpływy z podatków od spadków i darowizn. Zwiększamy plan dochodów o kwotę 260 000 z uwagi na zrealizowane wyższe dochody niż zakładano.
Następna zmiana dotyczy różnych rozliczeń. W rozdziale 758.14 różne rozliczenia finansowe. Wprowadzamy tutaj, przenosimy i wprowadzamy do paragrafu 2.100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. I tutaj jest kwota po zmianie 331 091,43 zł. A w paragrafie 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zmniejszamy tu kwotę o 21 385 zł i pozostaje tutaj na tym paragrafie 0. To też jest zmiana związana ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. I następna zmiana też dotyczy zmiany rozporządzenia. W rozdziale 853.95 pozostałej działalności, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Tutaj w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zmniejszamy plan dochodów o kwotę 291 520 zł i tutaj już w tym paragrafie zostaje 0. Teraz paragraf, który służy do dochodów związanych ze środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, to już jest tylko paragraf 2.100. I następna zmiana, ostatnia, w rozdziale 921.95 pozostała działalność, w paragrafie 2710 wprowadzamy trzecią dotację w wysokości 12 tysięcy, tak zwane sołectwo na plus. Proszę Państwa, w związku z tymi zmianami po stronie dochodów budżet zamyka się następującymi wartościami. Dochody budżetowe 49 683 256 zł i 10 groszy, w tym dochody bieżące 34 698 718 zł i 93 grosze i dochody majątkowe 14 984 537 zł i 17 groszy. Po stronie wydatków zwiększamy planowane wydatki o kwotę 376 tysięcy i zmiany zostały przygotowane w następujących pozycjach. W rozdziale 010.44 rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura sanitacyjna wsi. Zmiana dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Bukowcu. Zmniejszamy tutaj limit wydatków o kwotę 973,75 zł. Wynika to z ostatecznego zakończenia i rozliczenia inwestycji. Przypomnę, że inwestycja ta jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dlatego tutaj pozwoliłam sobie przygotować też załącznik informujący o stanie zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następna zmiana dotyczy rozdziału 010.95, pozostała działalność w zakupie usług pozostałych, paragraf 4.300. Wprowadzamy, zwiększamy plan wydatków o 30 tysięcy. Następna zmiana dotyczy administracji publicznej w rozdziale 750.23 Urzędy Gmin. W zakupie materiałów paragraf 4.210 zwiększamy plan wydatków o 20 tysięcy. W zakupie usług pozostałych zwiększamy plan wydatków o 20 tysięcy i w wydatkach inwestycyjnych w Urzędzie Gminy zwiększamy plan wydatków o 80 tysięcy. Na zadanie pod nazwą kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brójcach wraz z pełnym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy urzędzie. Przypomnę, że to zadanie jest przedsięwzięciem, więc zmiana dotyczy również przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Przypomnę jeszcze, to zadanie pierwsze, o którym mówiłam, również jest przedsięwzięciem i też zmiana będzie taka jak w budżecie, będzie w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej. Następna zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z pomocy obywatelom Ukrainy i w rozdziale 750.95 pozostała działalność. Mamy tutaj przeniesienia i tak w paragrafie 4.0.10 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszamy plan o 14 376. W paragrafie 4.110 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszamy plan wydatków o 2460 zł i 93 grosze. W paragrafie 420 składki na Fundusz Pracy
zmniejszamy plan wydatków o 209,50 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, paragraf 470, zmniejszamy plan wydatków o 1140, a wprowadzamy nowe paragrafy 4740 pod nazwą wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Tutaj będzie kwota 15 516 i w paragrafie 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2670,43 zł. Przedtem były te składki rozbite na ZUS i na Fundusz Pracy, teraz już są w jednym paragrafie ujęte jako składki. Następna zmiana dotyczy wprowadzenia po wydatkach dotacji na Sołectwo Plus i ono jest wprowadzone są w rozdziale 754,95 pozostałej działalności bezpieczeństwa publicznego, w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zwiększamy plan wydatków o kwotę 24 tysięcy. Już mamy zabezpieczone, mieliśmy wcześniej wkład własny w realizację tych przedsięwzięć. Następna zmiana dotyczy rozdziału 801.04 przedszkola w dziale oświata i wychowanie w paragrafie 4.330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek, zwiększamy plan wydatków o 50 tysięcy. Następna zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji rozporządzenia, dotyczy rozdziału 801.13 dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie 4.210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszam plan wydatków o kwotę 1162,47 zł, a wprowadzamy do paragrafu 4.350 o nazwie zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i wprowadzamy tą kwotę 1162,47 zł. W rozdziale pozostała działalność w oświacie i wychowaniu w paragrafie 3.0.20 to też są zmiany związane oczywiście ze zmianą klasyfikacji budżetowej i tutaj w paragrafie 3.0.20 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejszamy plan wydatków o kwotę 526,94 zł. W rozdziale 4.0.10 wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszamy plan wydatków o kwotę 2344,04 zł. W składkach na ubezpieczenie społeczne paragraf 410 zmniejszamy plan wydatków o kwotę 2354,82 zł. W paragrafie 420 składki na Fundusz Pracy zmniejszamy plan wydatków o kwotę 307,37 zł. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszamy plan wydatków o kwotę 3825,68 zł. I wprowadzamy nowe paragrafy pod nazwą paragraf 4350 zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota 3825,68 zł. Paragraf 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2344,04 zł. Paragraf 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11390,62 zł. I paragraf 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszamy tutaj plan wydatków o kwotę 10 863,68 zł. I jeszcze wprowadzamy nowy paragraf 4850 składki na inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Tutaj plan wydatków ustalamy w wysokości 2662,19 zł. Pomocy społecznej, tutaj też przenosimy środki związane z otrzymanym z Funduszu Pomocy Ukrainie i tutaj w rozdziale 852.30 pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 3.290 wprowadzamy plan wydatków w wysokości 2486 zł. Nazwa paragrafu brzmi świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Następna zmiana również dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 853, rozdział 853.95 pozostała działalność. W paragrafie 310 świadczenia społeczne
zmniejszamy kwotę 288 576 zł, natomiast przenosimy część do paragrafu 3280 o nazwie świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy. W wysokości tutaj plan ustalamy 250 240 i paragraf 3290 świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 31 500. Paragrafu 4010 z paragrafu wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszamy kwotę 2427 zł. W paragrafie 410 składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszamy kwotę 445 zł. W paragrafie 420 składki na Fundusz Pracy zmniejszamy kwotę 72 zł. A przynosimy część paragraf 4740 wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2427 i składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy paragraf 4850 kwota 517 zł. Następna zmiana dotyczy również zmiany klasyfikacji, bo to jest już po przenoszenie do poszczególnych działów i rozdziałów. I do rozdziału przenosimy 855.02, przenosimy kwotę 4350 zł na świadczenia rodzinne i to są świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy, paragraf 3290. Następna zmiana dotyczy już naszych tutaj wydatków. W rozdziale 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zwiększam plan wydatków o kwotę 9600. Do rozdziału 915 oświetlenie ulic, plac i dróg na zakup energii wprowadzam tutaj kwotę 20 000 zwiększam. I w rozdziale 917 paragraf 6210 tutaj dotyczy to zmiany dwóch dotacji. Zmniejszamy dotację, która już została rozliczona dla Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach na zakup zamiatarki. My tam żeśmy ustalili 85 tysięcy, została rozliczona ta dotacja i wydatkowana jest w wysokości 82 400. W związku z tym tutaj zmniejszamy ten plan o kwotę 2600 i tworzymy nową dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca w wysokości 20 tysięcy. I następna zmiana dotyczy przeniesienia w ramach rozdziału 921.09 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Domy i Ośrodki Kultury Świetlice. Przenosimy z zakupu usług remontowych z paragrafu 4270 50 tysięcy na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 tysięcy w paragrafie 2800. I w rozdziale pozostała działalność 921.95 zakupie materiałów i wyposażenia. Tutaj wprowadzamy tą kwotę dotacji sołectwo na plus 12 tysięcy. I ostatnia zmiana dotyczy zmiany w rozdziale 926.01 obiekty sportowe w kulturze fizycznej. Tutaj w związku z rozliczeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększamy kwotę 93 973,75 zł na budowę kompleksu sportowego w gminie Brójce. Przypomnę, to również jest przedsięwzięcie, które rodzi zmianę w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. To wszystkie zmiany, jakie zostały przygotowane po stronie wydatków. Po tych zmianach budżet zamyka się następującymi wartościami. Wydatki ogółem 56 158 756 zł i 10 groszy. Wydatki bieżące 258 977 zł i 30 groszy i wydatki majątkowe 21 899 778 zł i 80 groszy. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu na rok bieżący wynosi 6 470 5 500, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości w kwocie 2 633 500, nadwyżki z lat ubiegłych 2 842 000, przychody jednostek samorządu terytorialnych z niewykorzystanych środków 1 000 000.
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 623 tysiące i rozchody nie ulegają zmianie. I proszę Państwa, tutaj jeszcze chciałam przypomnieć, że zrezygnowaliśmy z planowanego zaciągnięcia kredytu na spłatę rat i kredytów, czyli tak zwanego kredytu na rozchody tego roku w wysokości 1 147 500. W związku z tym, że zlikwidowaliśmy ten kredyt, zmieniła się kwota długu, o wartość tego kredytu jest zmniejszona kwota długu. Ten kredyt, przypomnę, mieliśmy planowany do spłaty w 3 kolejnych latach, w 2023, 2024 i 2025. W każdym roku po 387 500. W związku z tym tutaj ta kwota, która została do dyspozycji, zostały zwiększone w tych poszczególnych latach wydatki bieżące w celu zbilansowania się budżetu. Również tutaj kwota na obsługę długu została uaktualniona w związku ze zmianami i z rezygnacji tego kredytu i w związku z wyższymi odsetkami, jakie płacimy. Kwota na obsługę długu w roku 2022 nie uległa zmianie. Proszę Państwa, w związku z tym, że już mówiłam, mamy też załącznik do budżetu, do uchwały do zmian w budżecie, załącznik dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Również mamy załącznik dotacji w związku z tymi dotacjami, jakie tutaj są zmiany ze względu na zakład budżetowy i na Gminny Ośrodek Kultury. Proszę Państwa, też tutaj pozwoliłam sobie przygotować plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. My do tej pory mieliśmy go tak bardzo ogólnie, w przychodach i kosztach mieliśmy określone ogólną kwotę przychodów i kosztów. Teraz żeśmy to rozdzielili na działy i rozdziały w związku ze zmianą też przepisów, zmiany w sprawie klasyfikacji budżetowej. I proszę Państwa, w związku z tym, że zrezygnowaliśmy z zaciągnięcia kredytu, zmieniły nam się limity zobowiązań. W związku z tym treść paragrafu uchwały numer 290 łamane przez 21 z 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brójce na 2022 rok otrzymuje brzmienie. Paragraf 18 ustęp 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 850 tysięcy złotych. To było i zostaje. I też była drugi limit zobowiązań. Ustala się limity innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do kwoty 25 tysięcy. Także te dwie pozycje zostają, a trzecia pozycja, która dotyczyła kredytu na rozchody, zostaje usunięta. I również upoważnienie w sprawie zaciągnięcia tego kredytu zostaje usunięte, czyli w paragrafie 19 wspomnianej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu skreśla się punkt drugi, który mówi o upoważnieniu pana wójta do zaciągnięcia kredytu na rozchody. Proszę Państwa, wszystkie zmiany, które tutaj przygotowałam, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, również prognoza roku 2022 w wieloletniej prognozie finansowej jest tożsama. Natomiast jeżeli chodzi o prognozę roku 2023, to tutaj wprowadzamy kwotę dochodów majątkowych z tytułu środków na inwestycje i dotacji 500 tysięcy. Jest to tutaj to przeniesienie z roku 2022 do roku 2023 tych środków 500 tysięcy, a uwolnienie w roku 2023 wolnych środków, które wprowadzamy w roku 2022. I oprócz tego, tak jak wspomniałam, zmiana jest względem kwoty długu i tych zmiany kwot rozchodów, o których już wcześniej mówiłam. I zmiana jest tych trzech przedsięwzięć, o których mówiłam już wcześniej, omawiając zmiany w budżecie. Przypomnę jeszcze, że na zadanie przedsięwzięcie na kompleksową termomodernizację Urzędu Gminy. Tutaj w roku 2023 zwiększamy limit wydatków o 20 tysięcy złotych.
To wszystkie zmiany, jakie zostały przedstawione Wam, przygotowane na dzisiejszą sesję. Jeżeli Państwo jeszcze macie jakieś pytania, to bardzo proszę, z mojej strony dziękuję. Jeżeli nie ma pytań i żadnych uwag, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 57, łamane przez 348, przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2022 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, proszę Państwa, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zagłosowało za nią 13 radnych. Druga uchwała, o której mówiła Pani Skarbnik. Czy w tej sprawie są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 57, łamane przez 349, przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 9 sierpnia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brójce na lata 2020-2030. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, proszę Państwa, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały, jeżeli chodzi o określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Tu w tej sprawie bardzo Pan Krzysiu. Pan Krzysiu, bardzo proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy oświatowe, mamy tutaj dwie uchwały. Jedna dotyczy, można powiedzieć, podwyższenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6. Chodzi tutaj mianowicie o to, że wychowanie przedszkolne w Polsce w wymiarze 5 godzin jest bezpłatne. Natomiast powyżej 5 godzin rodzice płacą, no nazwijmy to, symboliczną złotówkę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. W chwili obecnej ukazało się, zmieniły się przepisy, ta stawka 1 zł, która była do tej pory stawką maksymalną, została zwiększona do wysokości 14 zł. Czyli jak gdyby podwyżka tej opłaty wzrosła o 14 groszy. W związku z powyższym postanowiliśmy również i u nas dokonać waloryzacji tej kwoty 1 złotego, przyjmując stawkę 14 zł za godzinę pobytu dziecka w placówce wychowania przedszkolnego. Jeżeli chodzi o drugą uchwałę, to jest to również taka nowość, ponieważ w miesiącu czerwcu zmieniła się ustawa Karta Nauczyciela i w katalogu nauczycieli pojawiła się nowa specjalność, a mianowicie pedagoga specjalnego, który obok, powiedzmy sobie, pedagogów, terapeutów, psychologów, logopedów, będzie również nauczycielem zajmującym się wspomaganiem uczniów w zakresie, powiedzmy sobie, problemów wychowawczo-psychologicznych. Jeżeli chodzi o zapis ustawy, mówi on o tym, że tego typu stanowiska w szkole, ich pensum określa Rada Gminy w drodze uchwały. Taka uchwała podlega konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Myśmy wysłali taką prośbę o opinię w sprawie naszego projektu uchwały do 3 central związkowych funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. To jest Związku Nauczycielstwa Polskiego, Solidarności Nauczycielskiej oraz 3 centrali, to jest Forum Związków Zawodowych, z prośbą o opinię, ponieważ w projekcie uchwały jest zawarte, że to pensum nauczycielskie,
tego pedagoga specjalnego, będzie w naszej gminie wynosiła 22 godziny tygodniowo, tak jak inni specjaliści z tego zakresu. Na nasz wniosek odpowiedział Związek Nauczycielstwa Polskiego, opiniując projekt uchwały pozytywnie. To tyle, jeżeli chodzi o te dwie uchwały oświatowe. Dziękuję. Mówiliśmy na wczorajszej komisji, ale jeszcze moje tradycyjne pytanie. Ktoś z Państwa? Nie? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 57 łamane przez 350 przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 9 sierpnia. Zmiany w uchwale numer 10 przez 75 przez 2019 Rady Gminy Brójce z dnia 30 maja 2019 roku. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6 w przedszkolu samorządowym w Bukowcu i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brójce. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę Państwa, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. A przechodzimy do głosowania drugiej uchwały, o której mówił pan Krzysztof. Uchwała numer 57 łamane przez 351 przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 9 sierpnia w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych. Kto z pań i panów jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do uchwał związanych z transportem, czyli chyba w tej kwestii pan Krzysztof, tak? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w miesiącu czerwcu podejmowaliśmy uchwałę, w której określaliśmy wysokość cen biletów komunikacji gminnej oraz regulamin przewozów właśnie tej komunikacji. Zrobiliśmy to wszystko w jednej uchwali, w uchwale, z uwagi na to, że zarówno cennik, ten taryfa opłat komunikacyjnych, jak i regulamin według naszej opinii stanowił element prawa miejscowego. Zresztą tak postępowało większość rad gmin w Polsce. No niestety nasz organ nadzoru, pan wojewoda, uznał, że regulamin przewozów w jego opinii nie jest prawem miejscowym, mimo że reguluje przepisy porządkowe, ustanawia przepisy porządkowe obowiązujące w tej komunikacji i w związku z tym rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił nam uchwałę w części dotyczącej regulaminu przewozu. Ceny biletów zostały tu przez wojewodę zachowane. W związku z powyższym no, zachodzi konieczność jak gdyby przyjęcia już troszeczkę w innym trybie tego regulaminu przewozów. On do niego merytorycznych zarzutów nie było, w związku z powyższym w projekcie obecnej uchwały przyjmujemy go tak w takiej postaci, jakiej zaproponowaliśmy to w miesiącu czerwcu. Natomiast jeżeli chodzi o ceny biletów, mimo że ta uchwała obowiązuje, nikt jej nie uchylił, to jednak zdaniem naszych służb prawnych, z uwagi na tytuł chociażby tejże uchwały, która mówi o cenach biletów i regulaminie przewozów, no należy tą uchwałę zmienić. Dlatego przygotowaliśmy projekt uchwały również w sprawie cen biletów, który jest całkowicie przeniesieniem tejże uchwały z miesiąca czerwca. Jednakże już po zmianie tych, powiedzmy, spraw związanych z nawzewnictwem, tak aby uchwała była czytelna. Uchwała odnośnie cen biletów, ona, tak jak powiedziałem, obowiązuje i dopiero nowa uchwała, jak wejdzie w życie, a ponieważ jest to prawo miejscowe, więc wchodzi w życie z dniem po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wówczas dopiero wejdzie w życie, a do tej pory, tak jak powiedziałem, będzie obowiązywać obecna uchwała. To tyle, jeżeli chodzi o te dwie sprawy. Prosiłbym o przegłosowanie tychże projektów uchwał.
Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 57, łamane przez 352, przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 9 sierpnia w sprawie ustalenia cen biletów oraz opłat dodatkowych w przewozie autobusowym w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Brójce. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę Państwa, uchwała 352 została przyjęta jednogłośnie. I druga uchwała, o której mówił Pan Krzysztof, uchwała numer 57, łamane przez 353, przez 22 Rady Gminy Brójce z dnia 9 sierpnia w sprawie ustalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Brójce. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Proszę Państwa. Uchwała 353 została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, to była ostatnia uchwała z dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Życzę miłego dnia. Sesję uważam za zakończoną. Dziękuję.